Cześć, witajcie na kanale Serce Kobiety, z tej strony Monika. W dzisiejszym filmie chciałabym trochę opowiedzieć więcej o tym procesie przechodzenia od pozabezpiecznego stylu przywiązania do bezpiecznego stylu przywiązania i o tym już jest jeden filmik z poprzedniego tygodnia. Dzisiaj chciałabym podać trochę więcej szczegółów na temat tego, w jaki sposób to robimy i w ogóle po co to robimy. Ten temat w ogóle przewija się już tutaj przez te wszystkie filmy, natomiast dzisiaj chciałabym tak zwrócić uwagę na parę takich bardzo ważnych rzeczy, od czego zaczynamy i po co. W ogóle w jakim celu to przechodzenie w kierunku bezpiecznego stylu przywiązania. Chodzi o to, że kiedy jesteśmy... działamy tak trochę z automatu. Działamy na tych naszych schematach tak zwanych, tak? Schematach z dzieciństwa. Działamy na tych starych naszych programach. To nie jesteśmy obecne i obecni tu i teraz w rzeczywistości. No i ma to za sobą, niesie to za sobą pewne skutki, ponieważ jeżeli nie jesteśmy tu i teraz, tak jak jesteśmy, tylko gdzieś żyjemy przeszłością, a to jest właśnie taka cecha charakterystyczna właśnie pozabezpiecznego stylu przywiązania, że najczęściej, kiedy wiążesz się z drugą osobą, to tak ci się odpali przeszłość i to jest bliska, tak? Bliska jakaś więź, to jeżeli to nie jest świadome, nie jest uświadomione, te schematy, te różne takie myśli, które się pojawiają, automatycznie pojawiające się emocje, jeżeli to nie jest uświadomione, to już wcześniej mówiłam o tym, że to będzie odgrywało bardzo ważną rolę w relacji i tak naprawdę to ty żyjesz przeszłością. Czyli szukasz tego dobrego rodzica, to już też była o tym mowa tutaj, szukasz dobrego rodzica, który by wypełnił pustkę, który by wypełnił dziury w tobie, tak, dziury emocjonalne, takie dziury relacyjne, tak? I nie jesteś obecna tu i teraz, nie jesteś obecny w swoim życiu, nie masz dostępu wtedy do swojego potencjału, ale tego twojego. Nie tego, który ktoś ci wmówił, ktoś, nie wiem, wymyślił sobie na ciebie jakiś plan, albo myślisz, że to ty sobie wymyśliłeś, albo wymyśliłaś jakiś plan na siebie, a jednak to było na podstawie jakichś tam schematów, jakichś wzorców wyciągniętych z twojego środowiska w dzieciństwie. Więc po co? No właśnie po to, żeby pełniej być i pełniej żyć. Tak? Żyć swoim życiem. I te filmy, w ogóle ten kanał, on jest poświęcony właśnie temu takiemu wracaniu do siebie i temu byciu. Tak? Byciu obecnym w swoim życiu i sięganie do swojego potencjału i wykorzystywanie go dla siebie i też dla innych. No i to jest cel. To jest takie, ja tutaj powiedziałam przed chwilą o dziurach, tak? Więc wyobraźcie sobie taką układankę, takie puzzle, które, no nie wiem, jest tam powiedzmy 500 czy tam 1000 tych puzli, nie? Części, elementów. I ta układanka, ona jest tak powiedzmy tak w połowie ułożona, nie? Tutaj jest jakaś dziura, tam jest jakaś dziura, siam jest jakaś dziura. I te puzle, które mają zapełnić te dziury, one są... No zawsze jak ja zawsze układam układankę, to zawsze mam tak rozsypane te puzzle naokoło tej układanki, nie? Zawsze pierwsze idzie rameczka, a później dopiero tam wypełniam te rameczki i te puzzle mam tak rozsypane, te, które mają uzupełnić te dziury, nie? W tej układance. I nasz powrót właśnie do tego bycia sobą, do tej obecności w swoim życiu właśnie przypominałby trochę taki proces wyszukiwania puzli, które będą pasować i będą wypełniać te dziury. Tak? I tymi puzelkami są twoje części, które gdzieś tam po drodze w dzieciństwie, później też w życiu, tam nie wiem, już jako nastolatek, nastolatka, gdzieś się pogubiły, gdzieś się odkleiły, gdzieś się, gdzieś trzeba było gdzieś się jakoś ich pozbyć, chociaż one dalej są dostępne.
Tak? Nie jest na przykład taki puzelek typu pewność siebie, poczucie, puzelek inny, poczucie własnej wartości, a inny też puzelek, na przykład ból po jakiejś stracie, inny puzelek to będzie smutek, nie? W tej sytuacji jakiejś tam konkretnej. I te puzelki, ponieważ to było bardzo trudne do wytrzymania, to było bardzo trudne do uniesienia w bardzo ważnym okresie Twojego życia, to te puzelki, one tak trochę zostały wyrzucone poza tą układankę, ale po tym puzzlu została dziura i ten proces uzdrawiania, powiedzmy, tak, proces tego powrotu do swojego życia, to będzie taki proces wyszukiwania puzelka gdzieś tam z nieświadomego i ponownie włączania go do tego, kim ty jesteś tutaj i teraz. Tak, żeby właśnie w tym celu, żeby być sobą bardziej w pełni. Potrzebujemy do tego procesu pewnych narzędzi. Bo jeżeli my się weźmiemy za wyszukiwanie właśnie tych puzelków i dołączanie ich do tego mojego tu i teraz, włączanie ich do świadomości, to to może być bardzo trudne. Ja też często tutaj o tym mówię. To jest trudny proces, więc potrzebujesz naprawdę wyposażyć się w takie dobre narzędzia, i ja tutaj je nazwę teraz i myślę, że będziemy jeszcze o tym właśnie mówić w następnych filmach, o tym, jak się to w ogóle, w jaki sposób my tak rozsypujemy te nasze puzzle, rozsypuje się ta nasza układanka, tak się dzielimy właśnie na takie części, które później są gdzieś tam oderwane od nas. I później jeszcze, no tutaj już wspominałam o niektórych rzeczach, będziemy jeszcze mówić później o współczuciu. Tak właśnie, żeby podać jak najwięcej narzędzi, którymi właśnie dołączamy, którymi wyszukujemy te puzelki i je dołączamy z powrotem do tej układanki i zapełniamy te dziury. Więc parę naprawdę jeszcze takich na koniec, parę takich wskazówek. Pierwsza rzecz to jest tak, znajdź sobie swoje sposoby na wyregulowanie swojego organizmu. Tak, znajdź sobie swoje sposoby na to, że jeżeli jesteś w jakimś takim pobudzeniu emocjonalnym i zaczynasz się zapętlać w jakichś starych schematach, czy emocjonalnych, czy myślowych, to pierwsze pamiętaj, wracaj do swojego ciała i znajdź sobie swoje sposoby. Ja tutaj też będę później podawać w następnych filmach pewne sposoby, którymi możemy sobie wyregulować nasze rozregulowane ciało. Tak? Więc jeżeli to będzie na przykład uważność, mindfulness, proszę bardzo, to uważność, mindfulness. Ćwiczenia oddechowe. Tak, to jest taka pierwsza rzecz, to jest podstawa. Ty musisz się znajdować w swoim ciele, żeby cokolwiek przyłączyć do siebie, to ty po prostu no, masz mieć kontakt ze sobą. A kontakt ze sobą, taki pierwszy, podstawowy, to jest kontakt ze swoim ciałem. Tak? Czyli jak się czujesz w ciele. Wyregulowanie organizmu. Tak? Wyregulowanie ciała i powrót tym samym do bycia tu i teraz. Wracaj do tego, gdzie ty jesteś. Tak? Czy czujesz siebie. To jest pierwsza rzecz. Kolejna rzecz to jest taka umiejętność odraczania nagrody. No to są takie właśnie momenty, nie? Ja też mówiłam o tym, że to nie musi być już, to nie musi być w tej chwili. Bo co nasz umysł robi? Nasz umysł by chciał już mieć gotowca, już by chciał mieć jakieś, nie? Jakiś wynik, jakieś takie osiągnięcie. Ten wynik był mierzalny, osiągalny, żeby to później można było, nie? Sprawdzić, czy to już jest. I my to byśmy chcieli mieć natychmiast. Natomiast właśnie w tym procesie pozwól sobie na to, żeby to przedłużyć, żeby ten proces mógł się zadziać w takim czasie, w jakim się ma zadziać, tak? Ale do tego potrzebujemy właśnie takiej umiejętności odraczania nagrody, odraczania natychmiastowego wyniku, odraczania natychmiastowego rezultatu, czekania na ten rezultat i przy tym bardzo ważna rzecz, to jest umiejętność znoszenia frustracji, tak? Że ty będziesz sfrustrowana, będziesz rozczarowany i to nie raz, nie? I to naprawdę nie raz, ale to jest właśnie ta pewna umiejętność znoszenia
tego rozczarowania się sobą i innymi i światem i umiejętność uniesienia w sobie frustracji, że to jeszcze nie teraz, że to może później, albo że nie wiesz, jak się to potoczy, nie znasz wyniku, nie? To jest też taka umiejętność bycia ze sobą, kiedy po prostu jesteś rozczarowana, sfrustrowana. Kolejna rzecz to jest oprócz tej samoregulacji, oprócz tego znoszenia frustracji, odraczania rezultatów, wyników, nagrody. Kolejną rzeczą będzie taki filmik tutaj na tym kanale i podlinkujemy go. To jest taka umiejętność takiego wytworzenia sobie takiej przestrzeni pomiędzy bodźcem i reakcją. Tak? Ja o tym mówię w filmiku Masz Wybór na tym kanale. Jest taki filmik Masz Wybór. I to jest właśnie o tym, jak sobie zrobić pauzę, jak sobie zrobić przerwę pomiędzy tym, jak ty dostajesz jakiś bodziec i jak ty masz zareagować. Ja tylko tutaj o tym tak napomknę i nie będę się rozgadywać, bo nie chcę tego filmu przedłużać w nieskończoność. Dobra, i tutaj ostatnia rzecz i temu też poświęcę trochę czasu na tym kanale, a mianowicie o takim podejściu w akceptacji, w zrozumieniu i we współczuciu. Bardzo ważna rzecz, zostawiłam sobie ją na koniec, ponieważ tak naprawdę to jest taka odpowiedź na to, jakimi my mamy być, żeby być takim uczestnikiem tego procesu, ale też taką osobą zarządzającą tym procesem przechodzenia w coraz bardziej bezpieczny styl przywiązania. Tak? Czyli tu nie o to, bardziej nie o to chodzi, co ty masz zrobić, co masz osiągnąć, jakie masz mieć wyniki, co masz dostać, tylko jaki masz być. Tak? Jaki masz być. Ja tutaj nazywam takie cechy, które trzeba w sobie wypracować. Jeżeli tego nie masz, no to dobrze jest to w sobie wypracować. I jedną z tych podstawowych cech to jest właśnie taka postawa współczucia. Tak? Takiego postawa współczującego obserwatora wydarzeń, które się dzieją w tobie, ale też takiego, no powiedzmy, tego dobrego, w miarę dobrego rodzica. Tak? Że to jest właśnie taka współczująca postawa osoby w tobie, takiej części, która jest w stanie dużo zrozumieć, jest w stanie dużo zaakceptować, jest w stanie dużo usłyszeć i nie przerazić się tym, nie rozczarować się tym, nie sfrustrować się. A nawet jeżeli się sfrustruje i rozczaruje, to jest w stanie to unieść. Nie? Czyli tworzenie w sobie takiej części, która jest w stanie dużo usłyszeć właśnie w takim współczuciu, w takim zrozumieniu, że tak, że to, jak się zachowujesz, naprawdę ma swoje podstawy, że to nie jest tak, że tobie coś tam się po prostu wymyśliło, że tam, nie? Nie, że jest w stanie też wysłuchać twojej historii do końca i wysłuchać jej ze zrozumieniem i zadać najważniejsze pytanie, dlaczego? Dlaczego tak to jest i wysłuchać odpowiedzi na to pytanie. To właśnie to współczucie, ono nas prowadzi do takiego pytania, a dlaczego ja tak się zachowuję? I ta postawa taka współczująca, ona będzie właśnie kierowała nas na taki tor zrozumienia i nie obwiniania, nie wchodzenia we wstyd jakiś, że coś z tobą jest nie tak. Nie? Tylko właśnie kierowania w takim dobrym zaobserwowaniu i tam dojdziesz do prawdy o sobie. Tak? To jest właśnie to. To jest taki kanał, którym dochodzi się do tych swoich prawd, do prawdy o sobie, no i o innych. Nie? I też do takiej prawdy, jak to wszystko tutaj działa, funkcjonuje. Ok. No i trochę się rozgadałam. Miało być 5 minut. Ha, ha, ha. A jest 15. Dobra. Więc kończę i zapraszam na następne filmy i do zobaczenia. Pa!